domu, którzy pochodzą z Górnego Śląska, ja pochodzę ze Świętochłowic, no to jesteśmy w jakimś sensie bardzo sobie bliscy. Przede wszystkim bardzo serdecznie Was witam. Postaram się kilka słów powiedzieć o Ewangelii, a po mszy świętej przede wszystkim oprowadzić po tej świątyni, tak byście potem jeszcze sami mogli się bliżej zapoznać. O 12 potem jest nasza parafialna msza święta. Dzisiaj czcimy świętego Maksymiliana Marii Kolbego, wielkiego czciciela Matki Bożej, ale właśnie taką czcicielką była też święta Jadwiga. Tutaj stoją nauczyciele świętej Jadwigi, święty Benedykt, z drugiej strony święty Bernard, szczególnie wielki czciciel Matki Bożej i chcemy dzisiaj szczególnie przez wstawiennictwo świętego Maksymiliana i świętej Jadwigi uprosić dla Was potrzebne łaski. Starajmy się przede wszystkim jak najbardziej szeroko otworzyć oczy i uszy, ażeby jak najwięcej zapamiętać i potem innym też opowiedzieć. A komu nie szkodzi drukowane, to sobie jeszcze dla Krystii na zakończenie może taką broszurkę kupić, by ją przeczytać. Ale tylko wtedy, kiedy mu nie szkodzi drukowane, bo jak mu szkodzi, to niech sobie kupi woda. Teraz się bierzemy do porządnej modlitwy. Najświętsza ofiara, składuję ją w Waszej intencji przez wstawiennictwo świętego Maksymiliana, patrona naszej parafii, jak również świętej Jadwigi, w której sanktuarium jesteśmy tutaj obecni. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, dam dajcie mi siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą nową uczynili zaniedbanie. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeprowadzam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniu święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia. Udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną tuż znajdzie, jej wartość przewyższa perły. W serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądzie, jej palce chwytają przeciona. Otwiera dłoń drugiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. Oto słowo Boże. Niech będą dzięki. Chwali błogosław, duszo moja Pana. Chwali błogosław, duszo moja Pana. Błogosław, duszo moja Pana i
wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław dusza moja Pana i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstwa. Chwała i błogosław duszo moja Pana. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i liczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Chwała i błogosław duszo moja Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Pan i błogosław duszo moja Pana. Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by pełnić Jego przykazania. Pan i błogosław duszo moja Pana. Przestaniemy się interesować Panem Bogiem. To jest pięknie powiedziane po niemiecku: Wir werden langsam das Empfinden. Wir Gott verlieren. My stracimy smak Boga. I patrząc na życie, tak jest. Czy teraz rozumiecie całą ideę Jana Pawła II? Prowadzi ją Benedykt XVI.
że przeprowadzają kanonizację, beatyfikację w miejscach życia tych świętych. To ma przede wszystkim Kościół lokalny budować. Bo święty, czy błogosławiony, to jest człowiek, jak powiedział przed laty na tym miejscu kardynał Juliusz Depfner z Monachium, święty nie potrafi się zestarzeć, on jest zawsze młody. A potem przyjechał kardynał Depfner, jego następca, jako przewodniczący episkopatu niemieckiego. Święty nie potrzebuje ani paszportu, ani wizy, on może być wszędzie obecny. I wreszcie urodzony we Wrocławiu kardynał Meissner, który prawie co roku, a czasem więcej razy w roku, jest u nas w Czernicy, powiada: święty to jest człowiek, który buduje najlepsze mosty pojednania. Buduje się. Popatrzmy od tej strony na świętego Maksymiliana Kolbego i na świętą Jadwigę. Dwa obrazy, zapamiętajcie. Przypatrzcie się tej figurze. Jadwiga w koronie książęcej z figurką Matki Bożej. Tu jest jej siostrzenica Elżbieta, święta Elżbieta. Ale tam, z figurką Matki Bożej. Taki zwyczaj był w średniowieczu, że pobożni ludzie, tak jak my nosimy medalik, krzyży, taniec, mieli przy sobie maleńką figurkę, taką małą, że można ją było w dłoni zamknąć. Ale przede wszystkim w życiu naśladować. Naśladował jej pokorę, jej bóstwo, oddanie Bogu, miłość do człowieka. W lewej ręce bochen chleba podaje biednemu. O jej działalności charytatywnej jest cała seria obrazów najcenniejszego malarza epoki baroku, Wilmana, który ukazał w sposób cudowny cnoty świętej Jadwigi. U stóp świętej, trochę to mało widać, ale potem zobaczycie, model kościoła i anioł rozciąga taki papier przed nami. Dokument fundacyjny. Ile wybudowała kościołów, klasztorów, nie tylko ten czerwiecki, zwłaszcza szpitale, kuchnie dla ubogich. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem ośrodki zdrowia, tak to nie nazywamy. Tego nie jesteśmy w stanie policzyć. Bo to były budowle drewniane często, nie ma śladów, wykopaliska nic nie potwierdzają. Ale już przed laty wiedzieliśmy, obliczając te kościoły, to ich było ponad 100, jak Jadwiga dbała o religijne wychowanie ludzi. Kim była? Urodziła się nad jeziorem Amer, 30 km od Monachium, na zamku w Andex. Miała 5 lat, rodzice zawieźli ją do Kitzingen-Kowiersburga. Tu zostaniesz. Tu będziesz się uczyć. I jak przyjdziemy po ciebie, to pomyślimy, co z tobą będzie. Dziecko się musiało pięknie nauczyć po łacinie. Przeszła wszystkie etapy szkolenia. Stare słownictwo. Farmacja, co to jest? Apteka. Jest cała służba zdrowia. Z czego się robi lekarstwa? Jak się chorymi należy opiekować? Potem oczywiście skryptorium. Co to jest? To samo co drukarka. Ręcznie przepisują księgi. Jadwiga dorasta jako dziecko i już pracuje dla kultury. Pomyślcie. I tak przejdzie przez wszystkie etapy, a po 7 latach przyjedzie ojciec Bertolt VI i powie: dziecko. Wtedy Jadwiga się rozkochała w życiu zakonnym, najchętniej by wolała tam zostać. A teraz, słuchaj Jadwigo, pójdziesz do Polski. Pójdziesz do Wrocławia, to są czasy polskich piastów i tu zostaniesz żoną Henryka, którego nigdy w życiu nie widziałam.
Ona miała lat 13, a on miał 18. To były małżeństwa polityczne, ale Jadwiga słuchała rodziców. Wiedziała, że jest dobrze przygotowana i kiedy przyjechała do Wrocławia, Henryk się zachwycił. Przede wszystkim jej kulturą. Wysoko wykształcona osoba. Czy Henryk chodził do szkoły? Czy Henryk umiał czytać i pisać? Ja powiem nie. Rycerz nie musiał umieć pisać. Rycerz musiał dobrze władać szabelką, być dobrym politykiem i jeszcze lepszym gospodarzem. I dlatego też, przypomnijcie sobie teraz ze szkoły. W Polsce rządzi Bolesław Przywołski. Dzieli kraj na dzielnice, najstarszemu daje Śląsk. I ten Śląsk nie wymieszka się, bo Śląsk jest jeden. To potem powstały te podziały górny, dolny, opolszczyzna, to wszystko jest później. Śląsk jest jeden. I dlatego też to była dzielnica seniorska. Nigdy by ojciec Jadwigi nie dał Jadwigi do Polski, gdyby nie to, że wtedy centrala Polski była nie w Krakowie, nie w Gnieźnie, ale we Wrocławiu. Tu był książę senior. I on wiedział, Bertold VI był mądrym politykiem, z cesarzami w kontaktach. Jadwiga przychodziła do Polski. Zachwyciła się. Od razu powiedzieli o Jadwidze persona bene literata. To znaczy na język ludzki była osobą dobrze wykształconą i dobrze wychowaną. Co Jadwidze podpadło? Od razu to zauważyło, że w Polsce już są liczne klasztory, już w Jędrzejowie się osiedlili cysterci, tu na Śląsku w Lubiążu się osiedlili, w Tyńcu byli benedyktyni, ale nie było ani jednego żeńskiego klasztoru. Czyli nie było żadnego centrum wychowawczego dla dziewcząt. I to jest największa i troska i największa zasługa. W Czeblicy powstaje pierwszy na naszych ziemiach żeński klasztor, który ma służyć ludziom. Sprowadza z Bamberga zakonnicę, a tu podejmuje Jadwiga ogromnie szeroką działalność społeczną. Podejmuje działalność charytatywną. Kiedy pierwszy raz odwiedziła więźniów, zobaczyła, w jakich lochach oni siedzą i tak dalej nie będzie. Tych ludzi trzeba stamtąd wyciągnąć. Oni muszą na swój chleb zapracować. Oni muszą przede wszystkim wyjść do swojej przyszłości. Jadwiga jest pierwszą kobietą w Polsce, która wprowadza dwa bardzo ważne przepisy. Nie godzi się z karą śmierci. Kiedy złapali największego łobuza i Henryk go od razu skazał na powieszenie, Jadwiga się zjawia i powiada, nie wolno ci tego czynić. Nie dałeś mu życia, nie możesz mu odebrać, ale ty go musisz zmienić. Jadwiga wprowadza drugi ważny etap resocjalizacji. Co to znaczy? Tak człowiekowi pomóc, by sam sobie mówić. Nie dać na talerzu upieczoną rybę, bo on jutro też przyjdzie. Nic nie będzie robił. Ale mu dać wędkę, żeby sobie sam robił. Rozumiecie? Codziennie oblegają klasztory i plebanie ludzie, którzy przychodzą i żebrzą. Dasz mu chleb? Nie, to chce pieniądze. Powiem mu, sumie może byś raz to zamiatł, ja nie mam czasu. A jutro przyjdzie coś. Głowa jest chora. Rozumiecie?
To jest piękne ujawnienie. Wykształcona osoba, która pokazuje nam, jak należy człowieka wychować. Nauczyć go pracy, wyrwać go z tego niebezpieczeństwa, z tego uzależnienia. I to jest bardzo ważne. Czyli jest prawdą, co powiedział kardynał, święty się nie zestarzeje, on zawsze mówi. Bo to, co święty pokazał, nigdy się nie może zestarzeć. Działalność Jadwigi tu jest tak wielka, że popatrzcie, mija 8 wieków. Prawie codziennie tu przybywają ludzie. Grupy, czasem kilka grup. Różne rzeczy się tu dzieją. Ja się nie mogę nadziwić. Ja tu pracuję w Krzemnicy 37 lat. To widziałem tyle rzeczy. A zajmuję się w sposób szczególny historią. Wykładam na Wydziale Teologicznym Historię Kościoła we Wrocławiu. I dochodzę do wniosku, że to jest bardzo dziwne, że święty, który żył 8 wieków temu, jest taki aktualny. Te rzeczy się nie mogą zestarzeć. Przyjeżdżają ludzie krajowi, zagraniczni. Z tych obrazów żywych idźmy do innego obrazu tu. Popatrzcie na tę scenę. Ta scena pokazuje wydarzenie, które wydarzyło się w tym kościele. Tu na dole był chór dla zakonnicy. Dzisiaj jest tu u góry. A tu jest krzesło opatki. I piękne schody prowadzą na ten chór, gdzie w czasie uroczystości księgika szkoły zajmowała miejsce. Jadwiga była tak pokorna, że nie chciała w tym chórze siedzieć z zakonnicami. Nigdy zakonnicą nie została. Jako wdowa zamieszkała tu, ubierała dla pokuty habit zakonny, ale ślubu nigdy nie złożyła, bo chciała być wolna w tej działalności społecznej. Tak by musiała podporządkować to regule zakonne. I dlatego miała za tym chórem zakonnic swoje ulubione miejsce. Potem pójdziecie sobie to zobaczyć. Tam są trzy tablice w różnych językach, wszystko sobie zobaczycie. Tam w tym miejscu najczęściej się modlimy. Dwie zakonnice, Eugenia i Gaudencja, postanowiły się ukryć i ją obserwować. I one potem zeznały. Myśmy widziały, jak przyszła na ulubione miejsce i przed Panem się głęboko upokarzała. To znaczy, Jadwiga wiedziała, najważniejsza sprawa w modlitwie to pokora. Tych dwóch ludzi Pan Jezus nam pokazał. Jeden w kącie bił się w piersi, a drugi przed ołtarzem się chwalił. Znacie to. Najkrótsza droga do Pana Boga to jest droga pokora. Pan prawdziwy. Nie dziwnie. Najkrótsza droga do szatana to droga pychy, zarozumiałości, pewności siebie. I to rozbija całe nasze życie. I te dwie zakonnice powiedziały, że głęboko przed Panem się uważały. Chciała stanąć przed Bogiem taką, jaką jest. I widziały, że Chrystus, tak jak to jest tu pokazane, odjął jedną rękę rebelki krzyża i jej pobłogosławił. Tych dwóch świadków to by trochę za mało. Więc trzeba studiować życie świętych. Dokładnie całe to życie poznać. I kiedy to zrobiłem, to uwierzyłem, że to jest możliwe. Że to jest możliwe. Że to nie jest fantazja. Jadwiga zrozumiała w życiu najważniejszą rzecz. Każdy człowiek niesie swój własny krzyż.
Pan Bóg nikomu nie daje większego krzyża, aniżeli jest zdolny unieść. Ale nie sam. Z pomocą łaski Bożej. I Jadwiga wiedziała, że człowiekowi z krzyżem pozostać nie wolno. Trzeba swój krzyż połączyć z krzyżem Chrystusa. Jadwiga miała bardzo ciężki krzyż. Pamiętam, jak kiedyś przyjechała taka grupa ze Śląska. Ja tak opowiadałem, ale zanim doszedłem do tej sceny, to jedna pani powiedziała: a wy ksiądz to tak fajnie godą, mówię, ale co takiej kobiecie brakowało? Była księżną, a my biedoki co? Ja mówię, to się pani myli. Niech teraz pani zmarła, to są. Niech pani pomyśli. Matka siedmiorga dzieci, z których tylko jedna córka ją przeżyła. Kiedy były najbardziej rozbudowane dzielnice, wszystko pięknie szło, wpadli Tatarzy, wszystko zniszczyli. I jeszcze zabili jej syna, Henryka Pobożnego, następcę tronu. Pamiętajcie, że za czasów Henryka Brodatego, już za czasów jego ojca. I to dzięki dwóm ważnym sprawom. Oni to widzieli wtedy. Zawsze o pomyślności społeczeństwa decyduje gospodarka. Jak gospodarka leży, wszystko leży. Wszystko leży. My to samo dzień widzimy. Jak nie ma porządnej gospodarki, plus, nie ma nic. Tragedia. Tak było w Świętokrzyżu. Europę uratowali cysterzy przez swoją gospodarkę. Dźwignęli wysoko, przecież już za czasów świętego Bernarda, którego dziś wspomniałem, powstało w Europie 700 klasztorów cysterskich, którzy wprowadzili nowy system gospodarczy i Europa się dźwignęła. Henryk Brodat, jego ojciec Borysa Wysoki, nie walczyli z Kościołem, nie walczyli z zakonami. Zakony popierali, popierali gospodarkę, kolonizację, handel, bicie monety. Śląsk za czasów tych książąt, za czasów, kiedy tu żyła Jadwiga, stał wśród wszystkich dzielnic Polski na najwyższym poziomie. Proszę mi dziś pokazać, gdzie macie więcej w Polsce tyle cysterskich klasztorów, jak na Dolnym Śląsku. Wy macie dwa tylko na dole. Rudy i Jemielnicy. A Dolny Śląsk jest pełny. Klasztor, klasztor. To była świetnie rozwijająca się gospodarka. I wracając do świętej Jadwigi. Otóż Jadwiga ogromnie ubolewała nad tymi stratami. Uciekła z wszystkimi zakonnicami aż do Krosna na północ. Tam Tatarzy nie doszli. Potem, jak jej syna zabili, wróciła z powrotem i szukali go na polach rybnickich. To, co Jadwiga przeżyła, to był tak wielki krzyż, że trudno go porównać z człowiekiem. Jadwiga wiedziała, że z krzyżem nie wolno jej pozostać. Trzeba go połączyć z krzyżem Chrystusa. A kiedy to można zrobić? Jest tylko jedna szkoła. To doskonale Jadwiga wiedziała. To się dokonuje w czasie mszy świętej. I teraz sobie zapamiętajcie. Kto z was chciałby zrozumieć tajemnicę krzyża? Zrozumie dopiero, kiedy zrozumie tajemnicę mszy świętej. I odwrotnie. Przychodzą do was wasze dzieci, skarżą się.
ten ma taki problem, drugi inny. O wszystkim gadamy. Ale która matka ma dziś odwagę powiedzieć do takiego dorastającego syna, albo takiego, który ma rodzinę, ma 30 lat, synu, a modlisz ty się? Synu, a kiedyś ty był ostatni raz w spowiedzi? Matka mówi, ja tak nie mogę pytać, bo to jest sprawa prywatna. A że on do twojego portfela zagląda, to nie jest prywatna? To nie jest prywatna sprawa? Myśmy są niekonsekwentni. Gdyby Jadwiga tak postępowała, otóż wiara ma tę właściwość, że my ją wspólnie przeżywamy. Jesteśmy jeden za drugiego odpowiedzialni. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z problemem, to ja muszę mu dobrze radzić. Nie płakać z nim, tylko dobrze radzić. I dzisiaj nam Jadwiga radzi. Jeżeli chcecie komuś pomóc, to musicie umieć postawić pytanie. A modlisz ty się? Kim jest dla ciebie Pan? Kim jest dla ciebie Pan? To była droga Jadwigi. To była droga Jadwigi. Jeden ze świadków kanonizacji świętej Jadwigi powiada, że gdybym miał wam powiedzieć, jak Jadwiga bym przy świętym uczestniczyła, nie umie tego wyrazić, brakuje mi słów. Miała swojego kapelana, miała kaplicę na zamku. Jak usłyszała dzwony we wiosce na dole, brała swoje książęce dzieci i biegła z nimi do kościoła parafialnego. Rano była na mszy w kaplicy, a na sumę poszła do kościoła, żeby dzieci, książęce i te dzieci wiejskie widziały, jak się trzeba modlić. Ona dawała przykład modlitwy. Często bosą zeszła na dół do wioski. Znamy tą historię, że Henryk był zły na żonę, że chodzi bosą. Ona nie robiła tego tak dla pokazu tego. Ona najpierw chciała być blisko tych, co nie mają butów. I faktycznie bosowa zła. A kiedy potem wreszcie Henryk wpadł na pomysł, powiada spowiednikowi, ty się od tego, ty musisz jej nakazać buty nosić. Jadwiga posłuchała spowiednika. Zawiesiła buty na sznurku, nosiła na ramieniu i dalej chodziła bosa. Buty nosiła, ale nie na ramieniu. I tak jest często przedstawiane, z butami na ramieniu. Tu chodziło o te konsekwencje. Zapamiętajcie to i to zabierzcie sobie. Jadwiga działająca i to ofiarnie i Jadwiga modląca się pod krzyżem. W tym przypadku ja wierzę, że Chrystus dał tę łaskę i z krzyża pobłogosławił. Te zakonnice się nie pomyliły, nie fantazjowały. To umiejmy razem to zbierać i przedstawmy to teraz. Wstańmy. Prosimy dobrego Boga, by wysłuchał naszej modlitwy i przez wstawiennictwo dzisiejszego patrona, świętego Marii Maksymiliana Kolbego, świętą Jadwigę i naszych patronów. Za Ojca Świętego, który nasze sanktuarium jako Bawarczyk podniósł 2 lata temu do rangi międzynarodowego sanktuarium i tak blisko jest osoba świętej Jadwigi. Pana Jana Pawła II jest patronką dnia wyboru na papieża. Niech Bóg doprowadzi do kanonizacji papieża Polaka i niech błogosławi obecnemu Ojcu Świętemu. Ciebie prosimy. Za waszą wspólnotę parafialną. Wszystkich, których zostawiliście w domu, ażeby cieszyli się szczególną łaską opieki świętej Jadwigi. Ciebie prosimy. W tych intencjach, z którymi szczególnie dzisiaj przybyliście tu do tego miejsca,
gdzie Bóg w sposób wyjątkowy udziela swojej łaski proszącym, ażeby Pan Bóg was wysłuchał. Ciebie prosimy. Wysłuchaj głosu Pana. Módlmy się za chorych. Niech Pan daje mu pragnione zdrowie. Niech błogosławi tym, którzy chorymi się zajmują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj głosu Pana. W roku kapłańskim prośmy o łaski dla duszpasterzy, ale też i o nowe powołania kapłańskie zakonne z naszej parafii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj głosu Pana. Módlmy się za naszych zmarłych, tych, którzy wiele dobrego nam uczynili, którzy fundowali Kościół, o Niego dbają, o Niego wystrój. I za wszystkich naszych bliskich, z naszych rodzin, za zmarłych już pasterzy, siostry zakonne, niech Pan przyjmie ich do swego królestwa. Ciebie prosimy. I wreszcie za nas, ludzi zgromadzonych, o silną wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, wysłuchaj nas, który żyje, żyje, a wieki wieku. Amen. Tron kapłański, przyjmij, Panie, tę ofiarę, lewa wina, co się wkrótce Państwie, to sam nas.
ofiary mordowanej dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pewni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Godzin
napaści złego ducha i przez zasługi świętej Jadwigi, po trudach doczesnej pielgrzymki zapewnił nam pełnię pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Witania do świętej Jadwigi Śląskiej. Przez wstawiennictwo świętej Jadwigi.
Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju, wiara spełniona. Bogu nie będą dzięki. Ciebie, Boże. Wszystkim żołnierzom.